No i teraz pytanie, co zrobi Richard Freitag? Przypomnę, 95,5 metra w pierwszej serii reprezentanta Niemiec. Richard Freitag, 93 metry, aż musiałby skoczyć reprezentant Niemiec, by odebrać prowadzenie wysoko! Ależ huknął teraz jak z armaty Richard Freitag. Niewiarygodnie mu się zmieniły warunki, odwrócił się ten wiatr, teraz dmuchnęło pod narty. Absolutnie wykorzystał to natychmiast. Widzą Państwo, minus jeden punkt, a więc korzystne warunki miał Niemiec i 103,5 metra. Richard Freitag będzie tym samym liderem. On objął prowadzenie, również ładny telemark, noty po 19. Nawet dwóch sędziów, 19,5 punktu. Eero Kusinen z Finlandii i Jürgen Thomas z Niemiec. Widzą Państwo radość na lewym zimnego. Oczywiście Richard Freitag w tej chwili obejmuje prowadzenie. No i pytanie, co zrobi teraz Andreas Kofler? To, że Austriak jest w formie...